Bardzo ciekawy pomysł, niebotyczny potencjał, który gubi się jednak gdzieś w niezrozumiałym przesłaniu. Film Nie ocali cię nikt z Caitlin Dever zawędrował na Disney Plus 22 września 2023 roku i jest to niezwykle ciekawy horror, ukośnik, thriller science fiction, który obiecuje wiele ciekawej, interesującej zabawy gatunkiem, a także motywami, ale który zdecydowanie nie dowozi w finale. Nie ocali cię nikt to film opowiadający historię Bryn Adams, młodej kobiety, która próbuje od lat poradzić sobie z traumą z przeszłości. To właśnie dlatego żyje w odosobnieniu na skraju miasteczka, w domu, w którym się wychowała. A wszyscy mieszkańcy pobliskiej miejscowości są do niej z jakiegoś powodu bardzo wrogo nastawieni. Ważne jest też to, że ten film jest konceptualnie bardzo interesujący, ponieważ przez 93 minuty czasu trwania znajdują się w nim raptem, według moich obliczeń, 4 linie dialogowe. A pierwsza z nich pojawia się dopiero po 26 minutach i składa się z 3 słów. Jednocześnie nie przeszkadza to wcale Caitlin Dever w wykreowaniu bardzo ciekawej postaci. Jednocześnie warto zaznaczyć, że jest to dopiero drugi film wyreżyserowany przez Briana Duffielda. Pierwszym z nich był młodzieżowy film science fiction z 2020 roku o tytule Spontaniczni, który z tego co wiem dostępny był w Polsce na HBO Max, a teraz chyba na Netflixie. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że Brian Duffield napisał scenariusze do kilku filmów, które na pewno kojarzycie. Do 2 części Opiekunki Netflixa, do Głębi Strachu, wspomnianego Spontaniczni, a także do Miłości i Potworów. A z tego co widzę, macza również palce w serii animowanej Wyspa Czaszki, która ma być sequelem do filmu kinowego o King Kongu. Widzimy wyraźnie, że Brian Duffield bardzo mocno skręca w stronę horrorów i science fiction, co również widać w tym filmie. Bo powiedzmy sobie otwarcie, wszystkie zwiastuny mówią nam, że jest to film o inwazji obcych, o inwazji, która rozpoczyna się bardzo nieśmiale i w miarę czasu przeistacza się w ogólnomiejskie albo też ogólnoświatowe przedsięwzięcie. W zwiastunach widzimy kameralny horror i monster movie, który fantastycznie gra klimatem, atmosferą i napięciem. Jednak gdy historia zaczyna się rozwijać, sytuacja wygląda odrobinkę inaczej. Istotne jest to, że cała fabuła dzieje się na przestrzeni bodajże 2 dni, a wraz z postępowaniem fabuły orientujemy się, jaki plan mają obcy, a jednocześnie, jeśli dobrze zrozumiałem tę historię, mamy 3 rodzaje obcych. Zwiadowców, obcych naukowców, a także obcych nawigatorów. Każdy z nich cechuje się innym wyglądem fizycznym, chociaż wszyscy z nich są bardzo humanoidalni. I wszyscy bazują jednocześnie na stereotypach tego, jak ludzie od właściwie już ponad 100 lat wyobrażają sobie przybyszów z kosmosu. Początek tego filmu dość mocno skojarzył mi się z historią z filmu Gdzie śpiewają raki. Mamy odosobnioną bohaterkę, która nie próbuje komunikować się z pobliskim miasteczkiem. Mamy jakąś traumę w przeszłości i jednocześnie będziemy musieli zmierzyć się z jakimś zewnętrznym zagrożeniem. I do pewnego momentu wszystko wygląda naprawdę obiecująco. Mamy napięcie konsekwentnie budowane przez wiele scen, mamy ciekawie skonstruowaną tajemnicę, jakoby kosmici obcy przybywali na Ziemię i chcieli przeprowadzić inwazję, ale jednocześnie badają ludzi, zastanawiają się, czy ludzie są dla nich odpowiedni i czy ta planeta jest dla nich odpowiednia, a nasza bohaterka, jako jedna z nielicznych albo jedyna w pobliskim miasteczku, stawia zawzięcie opór i wyrasta nam na Final Girl, ale od pewnego momentu, od momentu 50-55 minuty, mimo że akcja znacząco przyspiesza, całość wydaje się jakoś wymykać raz regułą horroru, dwa to napięcie zaczyna się rozmywać, ponieważ czekamy, czekamy, czekamy,
czekamy i nie możemy się doczekać rozwiązania. Mamy cały czas sekwencje bardzo podobnych do siebie scen, sekwencje dość długie i widz, nawet ten skupiony widz, taki jak ja, bardzo sprawnie może przestać się koncentrować na tym, co dzieje się na ekranie i zacząć przeglądać informacje na smartfonie. Miałem takie wrażenie, że ta prosta historia, czyli inwazja obcych na małe miasteczko i opór stawiany przez jedną z młodych kobiet w okolicy, zostało rozciągnięte do tych 93 minut, jakby Duffield wiedział, jak chce stworzyć początek historii i wiedział, co chce powiedzieć w finale, ale jednocześnie nie wiedział, jak połączyć ze sobą te dwie części. No i do finału należy teraz przejść, bo finał jest niezwykle zagmatwany. Dzieje się w nim wiele, mamy obcych, a w nich mamy coś na wzór facehuggera z obcego, który chce zainfekować okolicznych ludzi. Mamy tych obcych ze statków na górze, którzy próbują analizować zachowania ludzi. Mamy naszą bohaterkę, która musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu i to nie tylko z obcymi. Mamy w końcu finał, który jest metaforą, a jednocześnie wyjaśnia nam bardzo wprost, dlaczego okoliczni mieszkańcy tak bardzo nie lubią naszej głównej bohaterki Bryn. I okazuje się, że sama główna bohaterka, mimo że przez całą fabułę kreowana na protagonistkę i osobę, która niesłusznie obwiniana jest albo niesłusznie źle traktowana jest przez miejscowych, jest tak naprawdę złą osobą. Albo inaczej, podjęła w przeszłości bardzo złą decyzję, z której konsekwencjami musi zmagać się do dzisiaj. I mimo, że finał próbuje nam przedstawić sytuację, jakoby po ingerencji obcych sama sobie musi wybaczyć to, co się w przeszłości wydarzyło i przejść do porządku dziennego, końcówka pokazuje nam, że obcy chyba mieli zupełnie inne plany co do naszej głównej bohaterki. Jak powiedziałem na wstępie, wiadomość finału, przekaz finału jest niezwykle niejasny i z jednej strony to dobrze, bo ta historia została zbudowana akcją, a nie dialogiem. Bo jak wspomniałem, dialogu jest tam niewiele, więc widz musi być skupiony i sam musi wyciągać wnioski z tej historii, ale jednocześnie jest ona tak rozmyta, tak zamglona, że chciałbym otrzymać trochę więcej odpowiedzi. No one will save you, a po polsku nie ocali cię nikt, to ciekawy eksperyment, który nie wyszedł chyba tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Z punktu konstrukcji i z punktu przetestowania pewnych elementów, które mogą działać, ale wcale nie muszą, jest to bardzo ciekawy eksperyment, a jak wspomniałem na samym początku, Caitlin Dever sprawdza się w roli Bryn, w roli Final Girl naprawdę dobrze, to spodziewałem się o wiele więcej. I ta końcówka bardzo mocno skojarzyła mi się z kinem giallo, ale z kinem giallo wywróconym trochę na modłę hollywoodzką. Ten sam typ kina widzieliśmy w ubiegłym roku przy filmie Alexa Garlanda Men. Na początku dość prosta intryga osaczania głównej bohaterki przez środowisko, a w finale metafizyczne przesłanie, obrzydliwe metafizyczne przesłanie, które tak naprawdę pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. I to samo robi ten film, czyli No One Will Save You, nie ocali cię nikt. Jeśli oglądaliście na Disney Plus tę produkcję, 20th Century Studios, która w Stanach debiutowała na Hulu, podzielcie się ze mną swoją opinią. A my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.